Dzień dobry kochani, witamy się z wami z Queenslandu. Konkretnie stoimy w tej chwili przed Climb and Bird Sanctuary, czyli... Sanctuary ptaków. Tak. Jesteśmy w czwórkę. Jest to pierwsza zajście nasza kaseta. Tak. Zresztą wakacje się zaczęły. Jesteśmy w dwójkę, Ania i nasz kolega z Wrocławia. Ania w tej chwili śpi, więc nie będzie słychać jej szczebiotu. My chcemy rozpocząć naszą wideo. Fonofoto. Fonofoto, tak. No i może zdamy wam krótko sprawę z tego, co do tej pory zobaczyliśmy. Jakoś w podróży nie było czasu, żeby... nagrywać. Więc pierwszego dnia dojechaliśmy do Taree, jakieś niecałe 300 km za Sydney. Tam nocowaliśmy i stamtąd mieliśmy tylko kilkadziesiąt, jakieś 70 czy tam ile kilometrów do pod Macquarie i poznaliśmy tam bardzo fajnych ludzi z takiego... Tak, że możemy dokładnie wspomnieć, że w Taree spaliśmy. Tak. Spaliśmy jedną noc na Caravan Park. W namiocie. Rozbiliśmy swój nowy namiocik trzyosobowy i tam zatrzymaliśmy się. Bardzo tanio i dość fajnie było tam. No, po 2 dolary za noc to bardzo tanio. Tak, to już później się nie powtórzyła taka cena. Także przenocowaliśmy i pojechaliśmy dalej na północ, wschodnim wybrzeżem. No i tak. Dojechaliśmy do Port Macquarie. I tam zwiedziliśmy King Neptune's Park, czyli park króla Neptuna. Poznaliśmy bardzo fajnego faceta, który się tam opiekuje delfinami i fokami, który nazywał się Rick. Rysio. Pokazał nam to całe swoje królestwo Neptuna. Bardzo fajne było. Tak, człowiek, który już trochę zwiedził świat, kręcił się, nie miał najlepszych układów z Tarą Gazu, z ludźmi. Nie. Jak wspominał, tak? Nie, to on, ale po prostu jeden z chłopaków, który pracuje u nas, pracował u nas na fokach. Jak określił, był to Dirty Time. Nie, to chodziło o to, że go wygryzł, obaj na...
do tej pory drugie zwiedzone zoo. Zresztą było jeszcze jeden, był park Koala. Billabong. Czy tak? Ale tam tylko pooglądaliśmy z zewnątrz, a jesteśmy już, byliśmy w Coffs Harbour. Następny, drugi park zwiedzony, no i to było sympatyczne. Takie, bardzo fajnie. Mnie się wydaje, że takie powinny być wszystkie zoo, kiedy sobie zwierzątka chodzą swobodnie, można je karmić, dotykać. No i jakoś nic się zwierzątkom nie dzieje, nie ma tabliczek nie karmić, tylko są miseczki z suchym chlebkiem, gdzie można właśnie tym pieczywem karmić, czy tam innym jedzeniem. Mhm. Podobało nam się. Tam były strusie, były papugi, były pawie, to tak zaczynam od końca, zaraz dojdę do tych najfajniejszych. Były foki tresowane i my akurat trafiliśmy na bardzo ładny program na tresurę, tam pokaz show z fokami i delfinki. Wspaniałe delfiny. Oczywiście były jeszcze łombaty, były rekiny, akwarium takie duże, wspólne, gdzie były rekiny inne koralowe, a koralowe też. To, no i... to był właśnie, się nazywał Coral Reef Tank, czyli rafa koralowa. Nieduży taki. Duży. Na 3 metry głęboki był, mówił. Ponad troszeczkę 9 stóp. Tak. No. I tak coś. No w każdym razie sympatyczne to było. Wszystko takie, oczywiście są, ogródek był prywatny. Ale to było 15 tysięcy galonów, to jest razy prawie... No ty jesteś akwariowiec. Przetłumacz to na język. Bardziej zrozumiały. No duży. Nie był taki olbrzymi. 3 metry głęboki i średnicy gdzieś 10 metrów. Prawie 70 tysięcy litrów. No tak, ale tak wiesz, przedstawić to jakoś wiesz, w centymetrach czy w metrach, to gdzieś 3 metry głęboki na 10 metrów średnicy. No. Plus minus. No ale fantastyczny program z foczką był, z foczkami, to były dwie foczki. Zobaczycie zresztą fragmenty tego pokazu. Tak, które sfilmowaliśmy, które stryknęliśmy zdjęć. No oczywiście był numer, jak pan wysłał foczkę. No zobaczycie zresztą to na filmie. Mnie tutaj, pokazuje, że to będzie atrakcja wizualna. Okej, dobra. No i potem poglądaliśmy trochę w delfinki. Ja nie miałam okazji akurat podotykać delfinów, bo operowałam, właśnie filmowałam Krzysia i te igraszki Asi z delfinkami. No to było przespaniałe. Asia się bawiła, głaskała i po ogonie, po łebku, po noskach, rzucała do nich piłki. To była fantastyczna zabawa. No ten, którego na zdjęciach... Nie jestem pewna, czy nie zabrakło już filmu, no ale... No, że została sfilmowana. W podniesieniu tak kręciła, że... No, muszę dodać, że... Tak, ale trzeba dodać, że film ma 3 minuty, więc można było zgubić się. W każdym razie jeszcze będą delfiny, a może coś tam jest. Może trochę jest tej zabawy. No to było wspaniałe. Mnie takie, wiesz, kalifornijskie zombie przypomniało akurat z delfinami. Delfiny oczywiście skakały wysoko. No właśnie, ten delfin, a mała samiczka. Thank you.
każdym razie jeszcze będą delfiny. A może coś tam jest? Może trochę jest tych zombie. No to było wspaniałe. Mnie takie, wiesz, kalifornijskie zombie się przypomniało akurat z delfinami. Delfiny oczywiście skakały wysoko. Przez kółeczka. Ten, który skakał, to się nazywa Buck. Ten delfin, a mała samiczka. Pingwinki jeszcze tu mają. Asia dotykała i rzucała jej piłeczkę. Mhm. Tak, to było wspaniałe. Pogoda była doskonała. Ciepło, takie przyjemne, nie tropikalne, ale takie przyjemne. No. No i te zwierzęta fantastyczne, które sobie łaziły. Asia oczywiście mogła podotykać, bo to największe jakieś takie przeżycie i wrażenie, kiedy można strusia dużego, dwa razy większego od Asi po ogonie pogłaskać. No i wczoraj przyjechaliśmy do Byron Bay. Tak, to była trzecia noc. Też na króciutko, a właściwie wieczorem przyjechaliśmy w deszczowy wieczór i wyjechaliśmy w słoneczny poranek. Z Aśką zwiedziłyśmy wybrzeże, to znaczy poglądałyśmy jak, gdzie jesteśmy, zobaczyłyśmy ze dnia to wszystko, pomoczyłyśmy nogi i trzeba było się zbierać. Jedziemy dalej, dużo dalej i nie mamy sporo czasu w takich miejscach, gdzie... No trzeba będzie w każdym razie chyba Asię obudzić już i wejdziemy do tego Bed Sanctuary. Dobrze, skorzystamy właśnie z chwili czasu, jesteśmy już niejako zaproszeni do... Tak, już mamy załatwione wejście. Nigdzie oczywiście nie płaciliśmy wstępu. Tak, jakoś tam się udaje, jest bardzo fajnie. Wstęp jest dość drogi, kosztuje około 7 dolarów, a jesteśmy jeszcze z przyjacielem, który też nie ma dużo forsy, ale jak na razie znowu robimy wrażenie chyba dobre, bo udaje nam się wszędzie. No, pani książeczka nam już... wręczyła i... Mamy kontakty. Ale wiesz, na tym etapie tutaj Marii, od tatusia, którą dostaliśmy ludek i jego cała brać, wszędzie jakoś im się udaje, była, że oglądają na wycieczki też jeżdżą, oni dają za nie grosza, naprawy i wiesz, różne inne fajne sprawy odbywają się na zasadzie, wiesz, jakiegoś, jakiejś takiej brać przyjaźni, sympatycznej takiej, wiesz, ręki. No to zaraz, za chwileczkę włączymy się znowu, już będziemy w środku. No. Asia się pewnie już trochę wyspała. No i pozabieramy. No. Rzeczywiście, to na razie. Hej. Hej. So the Lord of the Bay is just like I want.